Jest poważnie chory Silvio Berlusconi, poważnie chory. Były premier Włoch Silvio Berlusconi jest poważnie chory, ogłosiła w środę prokurator podczas procesu, w którym były szef rządu jest jednym z oskarżonych w sprawie przekupienia świadków. Ostatnio polityk był kilka razy w szpitalu z powodu COVID-19 i skutków choroby. Przed sądem w Mediolanie trwa proces dotyczący postawionego Berlusconiemu zarzuty korupcji sądowej. Według aktu oskarżenia miał on przekupić świadków, by złożyli korzystne dla niego zeznania w sprawie rozwiązłych przyjęć, jakie odbywały się w jego rezydencji. Celem było to, by jego uczestnicy mówili w zeznaniach, że były to eleganckie kolacje. Jest poważnie chory. W środę w czasie kolejnej rozprawy prokurator Tiziana Siciliano, cytowana przez agencję ANSA, powiedziała: uważamy, że Berlusconi jest poważnie chory, dotknięty poważną chorobą, na co wskazują zaświadczenia lekarskie i konsultacje. Wniosła o czasowe wyłączenie sprawy 84-letniego byłego szefa rządu, obecnie eurodeputowanego z trwającego procesu. Wniosek poparł obrońca polityka Federico Cecconi, wyjaśniając, że Berlusconi potrzebuje absolutnego wypoczynku. Sędzia musi jeszcze podjąć decyzję w tej sprawie.